Za chwilę w obecności policji wejdziemy, pobierzemy próby, żeby wysłać i dokładnie zbadać, co tak naprawdę wjeżdża i czym firma karmi potem zwierzęta okolicznych rolników. Dobry wieczór wszystkim. Nazywam się Karol Pieczyński, kolega Łukasza Fiejko, za nami inni okoliczni rolnicy. Znajdujemy się w miejscowości Grajewo pod zakładem firmy Agrocentrum. Po ostatnim proteście, który odbył się w poniedziałek, jesteśmy troszkę winni wszystkim rolnikom i też firmie Agrocentrum. W zasadzie nie przeprosiny, tylko pewne sprostowania, ponieważ dzisiaj ukazał się artykuł recenzowany przez pana prezesa firmy Agrocentrum, że przyjmuje wyłącznie zboże od polskich rolników. Od poniedziałku do dzisiaj sytuacja się nie zmieniła, dalej zboża polskie nie są przyjmowane. Pan prezes zarzekał się, że nie przyjmuje polskiego zboża, że nie przyjmuje zboża z Ukrainy. Żadne zboża ukraińskie, żadne samochody nie wjeżdżają. Faktycznie sytuacja się zmieniła od wczoraj, przed zakładem nie było żadnych aut. Ale o dziwo, w tej chwili jesteśmy na zapleczu zakładu, na ogólnodostępnym parkingu, gdzie dzisiaj dopiero wieczorem odkryliśmy. W tej chwili tu przed chwilą stało 10 aut, 3 auta wjechały na zakład, się rozładowują prawdopodobnie. W tej chwili stoi tutaj 7 aut, mamy 4 wanny i 3 naczepy firanki. Mamy prawdopodobnie, z tego co widać w szybrach, jest to kukurydza. Kukurydza w pozostałych autach może być pszenica. Za chwilę w obecności policji wejdziemy, pobierzemy próby. Wszystkie próby, które mamy, będziemy chcieli wysłać na badania, zawiadomić służbę weterynaryjną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, sanepid, próbki pobrane, jeśli uda nam się pobrać także dokumenty z poszczególnych przewozów, będziemy chcieli wysłać do poszczególnych służb, tak żeby te zawartość tych aut, które podobno nie są z Ukrainy, żeby wysłać i dokładnie zbadać, co tak naprawdę wjeżdża i czym firma karmi potem zwierzęta okolicznych rolników. Mamy 23. Nadal znajdujemy się w Grajewie na parkingu przed firmą Agrocentrum. Policjanci wylegitymowali wszystkich kierowców, wszystkie pojazdy. Jak widać, naczepa jest ukraińska, kierowca nam otworzył auto. Co to masz na samochodzie? Co mamy? Pszenica. Pszenica. Ta pszenica sama, która miała nie trafiać w ogóle. Ale to będzie wszystko pszenica. To jest ta pszenica, która w ogóle nigdy nie trafiała do Agrocentrum, wyłącznie jest od polskich rolników. Pszenica? Pszenica, kierowca mówi, że pszenica. Rzuć tutaj parę garści. Daj mu worek. Nie, niech z worka, żeby nie przez ręce nie przekupiło. Ale ja mam rękawiczki, poczekaj, może ja w rękawiczkę. Żeby... No to wejdź to. Poczekaj, Wiktorze. Weź to. A to nie. Nie, dobra, dawaj z tego, siedzenie po krycie. A ten pasek, wygięty pasek. Aha. Tego poszczyta. O. No i Tomek tu taki. Pszenica? Mam już około 2 kg. Tak jak mówiliśmy, próbki postaramy się przesłać do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, do służb weterynaryjnych. Pokaż tu, Łukasz, tutaj od razu na ziemię, żebym nam nagrał. No widać. Nie jest to ani śruta słonecznikowa, ani tym bardziej śruta sojowa. Pszenica, i to widać, nawet słabo oczyszczona. Z plewami, co prawda nie są tu zanieczyszczenia szkodliwe, ale... No ale polskie często zboże wygląda dużo lepiej. Wiecie, że jest za dużo. Dobra.
Dobra, dla chłopaków i do busa. Numery masz? Mam. W ostatnim samochodzie mamy rzepak. Bo z jednym nie kocham. Wielka 3.15. Udało nam się chować grupki z 7 aut. Czterech auta była hybrydza, w jednym auto była hybrydza w bagu, jedno auto rzepaku i dwa auta przy ulicy. Wszystkie próby postaram się w najbliższym czasie przekazać do badania, no i na pewno o tych wynikach poinformujemy. Nie chcemy nikomu robić pomyłki, chcemy tylko robić prawdy i chcielibyśmy, żeby firmy, od których my rolnicy kupujemy pasze, chcielibyśmy, żebyśmy wiedzieli, z jakich pasz, z jakiej jakości są te zboża, które są w tych paszach.